Okej, okay, pierwszy zaczynamy od zakupów, bo właśnie nie mam żadnych bluzek z długim rękawem dla Cassie. To jedziemy na zakupy. Zazwyczaj jadę do Nexta. To takie właśnie okazyjne bluzki do przedszkola albo na weekend. Właśnie do Nexta pójdziemy dzisiaj i pójdziemy do Asdy. Jesteśmy w Asdzie i właśnie zabrakło mi właśnie tych do uszu. To te właśnie Johnsona kupuję. I kupimy też ten Cradle Cup szampon, żeby właśnie ciemięciuchy, chyba tak się nazywa, pozbyć się na głowie dziecka, Cassie. Więc pójdziemy trochę na skrupy ciemięciucha, chyba tak to się nazywa. Więc właśnie ten szampon jest polecany. Właśnie moja mama z siostrą Oliwką, Sofii, mojej starszej córce, pozbywały się tego. Ale podobno Oliwka wysusza, no i postanowiłam pójść na skrót i użyć tego właśnie szamponu. Zobaczymy, przetestujemy go, zobaczymy, czy naprawdę działa i ile myć potrzeba. I pokażę Wam przy okazji szampon i płyn do kąpieli, jaki używam. Organiczny, właśnie z tych Child's Farm. Jest w przecenie i zazwyczaj kupuję tylko i wyłącznie, jak jest w przecenie, bo jest bardzo drogi. No i to jest właśnie zapach mandarynka, naprawdę fajny. I jogurty mamy właśnie ten zielony, kiwi i jabłko. Dla odmiany właśnie jak wprowadzać albo rozszerzać dietę, to jest naprawdę dobry pomysł, bo wiadomo, że różne jagody i takie truskawki, banany dziecko zje, a takie dla odmiany właśnie na przykład kokos, jak ten, kupuję, aby ten kokos, albo właśnie te kiwi dla odmiany z jabłkiem. To jest mała taka paczka, pokażę Wam później. No i kupuję to raz na miesiąc, ale tylko jak jest w przecenie też, bo są bardzo drogie. Składniki są niby bardzo dobre, no i była przecena, to właśnie wzięłam sobie te kiwi. No i po 80 pi, aby butelka do picia, kupiłam tą butelkę. No i zazwyczaj kupuję też właśnie zabawki do kąpieli, tylko jak są w przecenie. Bo wiadomo, dzieci mają masę zabawek. Jesteśmy teraz w Nexcie, pokażę Wam, jaka super ta bluzka jest. Nawet na urodziny byłaby fajna, z jakąś spódniczką dopasowana. Taki łabędź, naprawdę fajna. Już przymierzałam się kupić, ale jednak nie kupiłam. Mają fajne sukieneczki, wszystko w jesiennych, takich właśnie kolorach, z rajstopkami od razu, 17 funtów, bardzo ładna. Ja zawsze stawiam na wygodę. Ta też sukieneczka jest fajna. Może właśnie zdecyduję się na to, 21 funtów, dość droga, ale macie bluzeczkę i sukieneczkę, trochę taka jakby starodawna, mi się zdaje, ale fajna, coś innego. Właśnie na wiosnę, takie jesienne kolory, mi się zdaje, że chyba kupię tą. Tak jak mówię, mają dużo do wyboru, takich ładnych, droższe są, ale tak jak mówię, okazjonalnie kupuję na przykład dwa ubranka takie, albo sukieneczka, albo coś w jesiennym, na lato też kupuję najlepiej kilka. Ta na przykład jest 11 funtów, aby jeansowa. I można dobrać właśnie z jesiennych kolorów jakoś coś z długim rękawem, a w lecie też Wam posłuży, bo możecie coś z krótkim rękawem. Tak, kosztuje 9 funtów, ale naprawdę fajna. Ma ładne rękawki obrobione, super mi się podoba, bardzo grzybki te właśnie. Tak jak te widzicie. Chyba też się zdecydują kupić tą bluzeczkę też z długim rękawem. Mają też fajne te, lisek, naprawdę fajna. Tylko trochę wygląda, będzie za długa na Cassie, za duża. Także nie wiem. Taka jeszcze można dobrać z sukieneczką. Teraz właśnie widziałam takie pierniki, bo Sofia właśnie ma urodziny w styczniu i wiadomo, święta się zbliżają. Lubi teraz właśnie zamiast zabawek takie rzeczy, bo ma 8 lat. I mówiła mi właśnie ostatnio o perfumach i mają naprawdę fajny komplet tutaj. Na pewno coś spodoba. Albo na urodziny na przykład, jak kupujecie dziewczynce, jak ma 8 lat albo 9, to jest super prezent właśnie perfumy. I Sofia właśnie tylko takie. Tamten zestaw był za 10 funtów większy, a ten jest za 10 taki malutki. To już tamten się opłaca, no, ale coś chyba w tym rodzaju na pewno kupimy Sofii. Dużo takich właśnie kolorowych, brokatowych kolorów. No i my kończymy nasze zakupy. Jeszcze skoczę szybko do Marka Spencera, bo moja mama mówiła, że właśnie tulipany sadzi. Jeżeli chcecie mieć tulipany na wiosnę, to trzeba je sadzić teraz. Nigdy oczywiście nie miałam, te są naprawdę super, podobają mi się, cudne są. I właśnie w kwietniu, w maju, kwiecień i maj będą kwitły. Chyba weźmiemy. Mają promocję, dwa opakowania za 6 funtów. Tak. Dwa za 6. Te mi się bardzo podobają, fioletowe. Nie wiem, co to jest. Alium się jakieś nazywa, ale ten widzi mi się w moim ogrodzie też jak naprawdę fajny. Mają dużo, dużo wyborów. Zobaczcie, jakie ładne są te tulipany. Prześliczne.
makaron tutaj jest. Co? Czego makaron jest tutaj? Okej, pokażę wam, co kupiliśmy. I jednak zdecydowałam się na tą sukieneczkę, co widzieliście, pokazywałam wam w sklepie. Dzisiaj akurat ładna pogoda jest u nas w Anglii. Chociaż to jest Anglia, nie ciągle pada, jednak to jest zabobon, bo mamy ładną pogodę, no ale jest akurat ładna pogoda dzisiaj, ładny dzień. No i pokażę wam właśnie, co kupiliśmy tak szybko. To właśnie tą sukieneczkę. A właśnie jesienna z długim rękawkiem, ciepła na jesień, zimę. Kupiłam Kasi też takie właśnie spineczki, 6 funtów, strasznie drugie wiem. Naprawdę drogie, ale tak jak mówię, okazjonalnie, aby ona właśnie grzywkę jej podpinam troszeczkę na boku, żeby ładnie wyglądało, spoko i trzymało się. Tą bluzeczkę też kupiłam, bo mam taką sukienkę właśnie, która będzie ok w tym. No i kupiłam ten szampon. Ten szampon, przeczytałam, że właśnie trzeba zrobić próbkę 24 godziny przed użyciem. Pokażę wam jak Cassie, nie wiem czy widać dobrze, tutaj widzicie te żółte płaty. Ma trochę tego właśnie w głębie włosów i muszę się tego pozbyć, wiadomo, bo lepiej oczyścić skórę, żeby włosy ładnie rosły. Idziemy? Daj, daj. Dziękuję. Chodź, idziemy do parku, chodź. Idziemy do parku. Would you always be beautiful, holding close, holding tight, let the moon slowly take over on the night. The sky has never been clearer than now. Właśnie my mamy park niedaleko domu, dwa kroki. Mamy taki mniejszy park dla dzieci właśnie mniejszych. Te właśnie huśtawki są i ta ślizgawka taka. I jest zaraz obok też park dla dzieci troszeczkę większych, tak jak Sofia ma 8 lat na przykład, to jest super, bo właśnie chodzimy do tego parku na zewnątrz, albo może sama się bawić tam. Ja by ich tam doglądam. Wiadomo, kasy nie puszczę same, ale Sofia nieraz idzie na rower, zrobi dwie rundki, bo o tak tutaj dookoła może sobie jeździć, dookoła tego parku. I mówimy jej po prostu, że nie może oddalić się stąd. To jest właśnie ten mniejszy park. I tutaj po prawej stronie, zaraz wam pokażę, jest drugi park. Tutaj zaraz. Właśnie nie wiem, czy widzicie dobrze. Jest właśnie ten drugi park i jest taka większa ślizgawka. To jeszcze zaraz wam pokażę, ale to jest właśnie jeden koło drugiego. Zaogrodzony tak fajnie i bezpieczny. I trawka dookoła, jeśli tam dla piesków, wiadomo, bo jak macie jakieś zwierzaka. No i idziemy z Kasi zazwyczaj sobie tak na pół godzinki spacerku. Tutaj właśnie zbliżamy się bliżej tego parku. Jak Kasi się znudzi, to po prostu chce do domu. Zazwyczaj pół godzinki wytrzyma. Także fajnie, bo zawsze mogę sobie szybko wyskoczyć na pół godziny i wrócić do domu. I wiadomo, po co mi jakieś huśtawki w ogródku zagracać, jeżeli mam park pod ręką. No i wracamy do domu. Jesteśmy w domu. Już? Buty! Buty, Kasi, buty! Ściągaj buty! Okay. Upsi. Masz? Tu mamy jagody, truskawki. Dobre. I Piciu. Proszę, Piciu. Jogurt. Jogurt. Daj, z łóżeczkę.
Mama otworzy. Tutaj, proszę. Pokażę wam właśnie ten jogurt, co kupiłam, właśnie ten kiwi i jabłko. Jest ich 4 chyba w środku i są właśnie takie pałcze, że można bezpośrednio dziecko może wycisnąć sobie właśnie jogurt i takiej wielkości, jest akurat w sam raz dla małego dziecka, takiego przedszkolaka, że można sobie wycisnąć ten jogurt, albo na przykład jak jesteście w biegu na zakupach, też właśnie można sobie kupić. I składniki są po prostu właśnie owoce, bez jakichś tam sztucznych rzeczy, niby trochę soku z koncentratu, a poza tym to tylko owoce niby w tym są. Także tak jak mówię, kupuję to od czasu do czasu. Trochę się zaraz z Kasi pobawimy, żeby ją zmęczyć. I kupiłam właśnie zabawkę jej trochę nową do kąpieli. Takie pojemniczki, co właśnie woda przelatuje przez nie. Powiem wam, że jak miałam pierwszą córkę, pierwsze dziecko, Sofię, to w ogóle kupowałam te zabawki, co takie dziurki mają w środku i nabiera się woda i woda, jak po kąpieli woda się nabiera w nich i zostaje ta woda i potem śmierdzi i są do wyrzucenia. W ogóle jeżeli mogę wam dobrą radę dać, to po prostu kupujcie sobie takie, co woda się nie zatrzymuje w nich i można je dobrze umyć. A my zaraz idziemy na balet, Sofię zaraz zawożę, naprawdę do super szkoły baletu chodzi i oczywiście Kasi śpi. W tym czasie, co my musimy wychodzić, oczywiście się spóźnimy teraz, no ale tak to właśnie jest, jak ma się dwójkę dzieci, nie jedno. No nic. Ok, czas na kąpiel. Jeżeli macie małe dziecko, które siedzi już, czyli 6 miesięcy albo większe, polecam właśnie matę przeciwpoślizgową, bo wiadomo, jak macie dziecko, to już wiecie, że jednak będzie dużo bąbelek.